Razem z Mikołowskim Stowarzyszeniem Batut w ramach Koszyka Zdrowia zapraszam do świata malarstwa emocjonalnego, intuicyjnego, abstrakcyjnego. Jak mówią, sztuka łagodzi obyczaje. Może też być wspaniałą formą wypowiedzi, która daje upust emocjom i szczególnie tym, które są bardzo głęboko ukryte. Aby zająć się malarstwem intuicyjnym, takim emocjonalnym, prostym, szczerym, nie trzeba mieć tak zwanego talentu plastycznego. Nie muszę się przejmować tym, czy ja potrafię odzwierciedlić rzeczywistość na kartce papieru, czy tego nie potrafię, czy dobrze uchwycę proporcje, czy źle. Ważne jest to, co czuję, biorąc farbę i pędzel do ręki. Ta technika malarska jest bardzo dekoracyjna. Można ją wykorzystywać nie tylko do malowania obrazów, ale również do dekorowania różnych przedmiotów, na przykład słoiczków, butelek. Tu już ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Również sam sposób wykorzystania tej techniki, który widzicie na filmie, jest podstawowy, ponieważ tutaj też można kombinować z różnymi siteczkami, przez które będziemy przelewać farbę i to nam będzie dawało jakiś efekt kwiatków. Można wykorzystywać folię do sprowadzania, rozcierania farby. Można wykorzystywać różne sznureczki. Naprawdę tych technik jest bardzo, bardzo dużo, o których mam nadzieję będę miała jeszcze okazję opowiedzieć. Płótno jest bardzo cierpliwe. Przyjmie wszystko. Można po nim rysować. Można malować pędzlem, szpachelką. Można chlapać. I na tej ostatniej metodzie chciałabym się skupić, ponieważ wypływa ona bezpośrednio z gestu, a gest jest związany z emocją.